Laptopy, telewizory, kolekcje książek czy płyty DVD to przedmioty najczęściej zabierane do wynajmowanych przez studentów mieszkań. Od różnego rodzaju ryzyk, na które narażone jest studenckie mienie, ochroni polisa ubezpieczeniowa. Jak się okazuje, chętnych na jej zakup jest coraz więcej. Przede wszystkim zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia od przedmiotów ruchomych od własności studentów: laptopów, aparatów fotograficznych, iPhone'ów, MP3'ek, wszystkich tych rzeczy, które studenci mają w mieszkaniach, a które mogą po prostu zostać skradzione podczas włamania. Uszczuplić studencką kieszeń mogą także nieprzewidziane wydatki związane ze szkodami wyrządzonymi osobą trzecim. W pośpiechu studenci niejednokrotnie zapominają dokręcić kran, w efekcie czego woda zalewa sąsiada. Inne przypadki to porysowanie podłogi w wynajmowanym przez studenta mieszkaniu, a także zalanie kawą laptopa kolegi czy wypożyczonych z biblioteki książek. Ratunkiem w takich sytuacjach jest ubezpieczenie ochrony cywilnej. Zainteresowanie ubezpieczeniami OC w życiu prywatnym wśród studentów wzrosło rok do roku o ponad 1 czwartą. Studentów kusi nie tylko zakres ubezpieczenia, ale także jego niewielka cena. I tak na przykład student, który chce ubezpieczyć swoje mienie ruchome o wartości 5 tysięcy złotych w mieszkaniu wynajmowanym w Gdańsku, zapłaci już od 38 złotych rocznej składki. Ubezpieczenie oce w życiu prywatnym dostępne jest także poza pakietem, ale wtedy jego cena jest wyższa.